Siemanko. Nic nie widać na tej miejscówce, co? Niezła mgła. A ja sobie kopię. Wykrywacz Unio stoi. Już moje pierwsze znajdki. Cztery kapsle. Jakaś śruba, aluminium. Puszka kompletna. No i fanciory, kostrzek wędkarski. Ołów ze 20 gram. Część od obrotówki i 5 guldenów. Rocznik 89. Pozdrawiam serdecznie, 89. I co? I będę przechodził na inną miejscówkę, bo wkurzam się tu trochę, jest dużo muszli. I jak nabieram sito z fantem, no to po prostu jest pełne i nie da się go przepukać. Przyjeżdż pański z tym. Ja już jestem na drugiej miejscówce, z której oczywiście wychodzą fanty wędkarskie. Ołów, jakiś część od śledzia. To jest dobre, bo to jest ta końcówka od kranu. Ona rozprasza wodę. Taki gadżet. Mgła już trochę odpuszcza, więc widać drugi brzeg. Sygnały mam tutaj, tylko że dno jest takie kamieniste, jak próbuję odebrać, to mi się to przesuwa razem z kamieniami sygnał, czy obiekt. Śmieci ciąg dalszy, to już takie definitywne śmieci, plus szkło. Gruby ołów z 80, nie jest napisane. Szacuję z 80 gramów. Klucz i znów część od śledzia. I taki kluczyk od łódeczki zapewne. Już nakosiłem dzisiaj fanciorów. Mnóstwo ołowiu. Jeden pieniądz. 5 guldenów. I reszta śmieci. Najbardziej co mnie tu wkurzyło, to typy chodzą na ryby. Tam, że zostawiałem śmieci. Ale taki piękny okoń za 35 jebnięty w krzoki. Co zrobisz? Jak się nie ma wychowania, to się tak robi. Dzięki za oglądanie. Na razie.